Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Stowarzyszenia PLUS. Szanowni Państwo, 30 maja bieżącego roku podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia PLUS wybraliśmy prezesa w osobie pana Dariusza Matyśkiewicza i udzieliliśmy mu rekomendacji do ubiegania się o fotel prezydenta miasta Bełchatowa w nadchodzących wyborach samorządowych. Proszę o zabranie głosu pana Dariusza. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejsze nasze spotkanie wspólne. Szanowni Państwo, przede wszystkim podziękowania dla członków stowarzyszenia, moich koleżanek i kolegów, którzy w tym momencie udzielili ogromnego poparcia i kredytu zaufania. Jestem pewien, że tego kredytu nie zawiodę i na pewno spotkamy się za chwilkę, to już kilka miesięcy, z pewnymi decyzjami, które mieszkańcy dokonają. Jesteśmy u schyłku kadencji, czteroletniej kadencji pani prezydent i dzisiaj rządzących ludzi. Myślę, że czas pokrótce, chociaż w kilku słowach podsumować tę kadencję. Miało być pięknie, miało być ładnie, miało być inwestycyjnie, miał być spokój, miała być współpraca pomiędzy miastem, powiatem, gminami. Dzisiaj widzimy, że inwestycji brak, nie ma ani jednego wybudowanego mieszkania. Tak naprawdę infrastruktura dotycząca ścieżek rowerowych, chodników, bardzo, bardzo ubogo. Dzisiaj głównymi inwestycjami, które stać miasto, uważam kompletnie niepotrzebnie, to całość projektu dotyczącego jabłoniowego sadu za ponad 2 miliony złotych i wiele milionów złotych na wyrżnięcie zdrowych drzew na Placu Wolności, które to dla mieszkańców jest pewnego rodzaju symbolem i tak naprawdę, no trzeba tu powiedzieć, klimatem, który wszyscy kochamy. Dzisiaj Bełchatowem zarządzają armię zaciężnych ludzi. Ostatnia decyzja, można podejść, zobaczyć w urzędzie. Kolejny dyrektor w Urzędzie Miasta zatrudniony jest, szanowni Państwo, ze Znojskiej Woli. Dzisiaj mieszkańcy Bełchatowa nie za bardzo mogą liczyć na uznanie pani prezydent i jej osób bliskich do tego, aby zarządzać tym miastem, brać za nie odpowiedzialność, jak zarządza się z innych miast, jak zarządzają ludzie, którzy są spoza miasta. Tutaj mówimy o głównej odpowiedzialnej osobie, jakim jest wiceprezydent Zadomska. To widzimy chociażby wokół nas. Te trawniki nigdy w życiu tak nie były zarośnięte za poprzednich władz i wysokość trawy dzisiaj już rywalizują poszczególne osiedla czy ludzie, u kogo jest większa, u kogo jest wyższa. Czy dzisiaj nas, szanowni Państwo, stać na to, żeby kolejne, pamiętajmy, tutaj dzisiaj rozmawiamy o kolejnej 5-letniej kadencji. To jest kadencja bardzo długa. To jest 5 lat, które, szanowni Państwo, zaufacie komuś, kto weźmie odpowiedzialność za to miasto. Jestem przekonany, że nie stać nas dzisiaj na kolejną byle jakość, nie stać nas dzisiaj na kolejną armię, nazwijmy to, urzędników zaciężnych. Urzędników, którzy, jestem święcie przekonany, nie są w niczym lepsi od dzisiejszych mieszkańców Bełchatowa, mieszkańców naszego regionu, którzy widzimy nie mają szansy w tym, aby się zaprezentować, aby wspólnie z mieszkańcami decydować o tym, co się w mieście dzieje. Dlatego jestem przekonany, że mamy pomysły, mamy inicjatywę, mamy ogromny potencjał, który w tym mieście w jakiś dziwny sposób został zatracony do tego, aby iść w nową kadencję, w tą 5-letnią kadencję po zwycięstwo, po to, aby Bełchatów był piękny, a po to, aby Bełchatów był czysty, aby w Bełchatowie po raz kolejny rozwijały się ścieżki rowerowe, budowane mieszkania miały miejsce dla osób potrzebujących i żeby te inwestycje, które dzisiaj są poszukiwane przez mieszkańców na terenie miasta, tak jak w przeszłości wielokrotnie mieszkańcy mieli problemy z poruszaniem się po terenie miasta, ponieważ co by nie powiedzieć, tych inwestycji było bardzo, bardzo dużo. Szanowni Państwo, myślę, że dzisiaj decydując się na to kandydowanie podejmuję ogromne wyzwanie. Wyzwanie z ludźmi, którzy mnie otaczają, z ludźmi, którzy mają całą bazę wspaniałych pomysłów, z ludźmi, którymi chcemy zmieniać Bełchatów, zmieniać wspólnie, zmieniać z naszymi mieszkańcami i dla naszych mieszkańców. Ja dzisiaj nie chcę słyszeć po raz kolejny, że nie można spotkać kolejnego urzędnika, nie można się dostać do kolejnego urzędnika, bo już pojechał, jego nie można spotkać w sklepie, na zakupach, bo zakupy robi gdzie indziej. Robi w Radomsku, robi w Zduńskiej Woli, robi w miastach typu Skierniewice, Łódź. To tam dzisiaj robią zakupy w większości ci, którzy zarządzają miastem Bełchatowem.
Powiem tak, myślę, że moje dzisiaj już 20-letnie doświadczenie, które zdobyłem w samorządzie, bo to jest taki rocznicowy rok, bo w 1998 roku zostałem wybrany przez mieszkańców naszego miasta na radnego i już od tamtego czasu, szanowni Państwo, ciągle tym zaufaniem mnie obdarzyli. Myślę, że ten rok, właśnie 20 rok mojej pracy w samorządzie, jest do tego uprawniony, aby wspólnie z Państwem pokazać swoje doświadczenie, swoją pracę na to, że może być w tym mieście lepiej. Dlatego w zbliżających się wyborach jeszcze raz serdecznie dziękuję mojemu stowarzyszeniu, otaczającym ludziom, otaczającym przyjaciołom i mieszkańcom, którzy też do tej decyzji mnie zachęcali, a przede wszystkim mojej kochanej rodzinie, która będzie w tym momencie na pewno musiała troszeczkę pocierpieć, ale myślę, że dla wspólnego dobra to się opłaci. Szanowni Państwo, jeszcze tylko jeden przekaz. Zbliżają się Mistrzostwa Świata 19 czerwca. Serdecznie wszystkich zapraszamy do tego, abyśmy mogli wspólnie pod jedną flagą biało-czerwoną wesprzeć naszych wspaniałych zawodników. Wszyscy kibicujemy za Glikiem, którego dzisiaj decyzja jeszcze nie zapadła, ale myślę, że 19 czerwca wesprzemy naszych, zapraszamy do strefy kibica. Będzie wesoło, będzie fajnie, będziemy wszyscy pod jedną biało-czerwoną wspierać Polaków na dalszą drogę. Serdecznie jeszcze raz dziękuję, dziękuję za zaufanie. Dziękuję za to, że Państwo jesteście z nami. Myślę, że to czas przed nami radosny, spokojny. No i myślę, że dzisiaj te decyzje, które zapadną w perspektywie kilku miesięcy, będą naprawdę dla Bełchatowa na plus. Plus będzie miał swoich kandydatów do Rad Miasta i Powiatu? Szanowni Państwo, w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy wyborcze, oczywiście jesteśmy już dzisiaj przygotowani na to, aby poszczególne okręgi, poszczególnych kandydatów przedstawić, z którymi chcę iść do wyborów, na których chcę się opierać, którzy mają bardzo dużo ciekawych pomysłów. Te pomysły Państwu przedstawimy. Dzisiaj można powiedzieć, że mamy grupę ludzi ogromnie doświadczonych i ogromnie młodych, ludzi pełnych zapału, ludzi, których myślę, że jak Państwo poznacie, to zrobicie wielkie oczy. Wiadomo, że piastował Pan już stanowisko, jedno z największych, najwyższych w Bełchatowie. Czym się Pan wyróżnia od tych innych prezentowanych teraz kandydatów? Szanowni Państwo, tych kandydatów, którzy są, myślę, że mam samorządowe największe doświadczenie. Proszę pamiętać, że wprowadzaliśmy Bełchatów do Unii Europejskiej. Dzisiaj pozyskanych ponad 200 milionów złotych za naszej kadencji. To są cyfry nieosiągalne przez obecną kadencję. To są cyfry, których możemy pomarzyć. My nie dość, że walczyliśmy o środki europejskie, to jeszcze ich nie zwracaliśmy. Dzisiaj, Szanowni Państwo, nie potrafi ktoś wykorzystać już przyznanych środków finansowych. Mówimy tu o oczekującym od dłuższego czasu budowie dworca, ale również nie postawi, pamiętajmy o kompromitacji miasta Bełchatowa związaną ze złożeniem wniosku, nie na tych drukach, które były dotyczące MZ-ek. Tych przykładów możemy mnożyć. Pamiętajmy o tym, że niedawno, kilka czy miesiąc temu, udaremniliśmy próbę rozszerzenia możliwości spalania w naszej spalarni jako ABC o biomasę. Czym jest dzisiaj biomasa? Proszę sobie zajrzeć i zobaczyć, co nam gotowano tutaj na terenie miasta. Mówimy o wielkiej walce ze smogiem, a z drugiej strony będą wjeżdżały kolejne tiry, które będą. I jeszcze raz to, co pan redaktor mówi. Dzisiaj najważniejsze w perspektywie walki o środki finansowe, o inwestycje, o to, co mieszkańcy, o czym marzą, czego chcą, według mnie jest doświadczenie, możliwość pokazania i pokazania na tacy. Zrobiłem to, oczywiście jak każdemu. Nie zawsze wszystko wychodzi, są potknięcia, są błędy. Ale śmiem twierdzić, że moje ogromne doświadczenie jest w stanie sprostać temu, na co dzisiaj zasługuje Bełchatów. A bez Bełchatów zasługuje na pewno na więcej niż jest, a to nie jest bardzo trudno osiągnąć. Właśnie to, że był Pan prezydentem, może Panu pomóc w zbliżających się wyborach, czy może jakoś inaczej? Szanowni Państwo, na pewno każde doświadczenie pomaga, tak? Jeśli dzisiaj ktoś chce po raz kolejny eksperymentować i chce eksperymentować na kolejną 5-letnią kadencję, pamiętajmy jeszcze raz 5-letnią kadencję, to proszę bardzo, może w te eksperymenty wchodzić. To na pewno niech nie głosuje na Dariusza Matyśkiewicza, ponieważ Dariusz Matyśkiewicz gwarantuje doświadczenie, skuteczność i to, co dzisiaj możemy wszyscy powiedzieć, tak naprawdę piękny, czysty, zadbany, sportowy Bełchatów.
Ja nie widzę możliwości innej, jak tylko to wykorzystać dla dobra mieszkańców, z nimi rozmawiać, być przy otwartym gabinecie także po 15:30, czyli po godzinach pracy. A kiedy ewentualnie poznamy program konkretny? No nie wiem, na przykład stosunek do darmowych MZ-ek, czy tutaj coś się zmieni? Takie modne ostatnio słowo, stosunki, tak? Szanowni Państwo, mamy przygotowane główne założenia, mamy przygotowane informacje dotyczące naszej działalności i tak naprawdę pomysłów, w które chcemy wejść. Czekamy na ogłoszenie wyników, znaczy czekamy na ogłoszenie terminu wyborczego, tak naprawdę na ogłoszenie wyborów. Dzisiaj jesteśmy w blokach startowych przygotowani, mamy już kupione koszulki, wykupiony numer startowy, czekamy tylko na sygnał startera i z tym starterem wystartujemy. Naprawdę z fajnymi pomysłami, z fajnymi ludźmi, ciekawymi ludźmi, to będzie coś ciekawego. Odświeżenie tych list wyborczych, które będą układane, jakby postawiliście sobie za cel, żeby no ewentualną porażkę, która miała miejsce w poprzednich wyborach samorządowych, oddalić. Czy pojawią się nazwiska, które pojawiały się w poprzednich latach? I pytanie numer dwa, od razu je zadam, bo jest tłok. Kogo pan uważa za swojego największego kontrkandydata? Bo ta karuzela z nazwiskami rozkręca się powoli, aczkolwiek już wiadomo, że no nasza bełchatowska kampania będzie jedną z najciekawszych i chyba najbardziej zaciętą w województwie łódzkim. Zacznijmy od odświeżenia. Może tak. Jeszcze raz podkreślam, nie uciekamy od doświadczenia i od osób, które ten Bełchatów zmieniały ze skutkiem bardzo, bardzo dobrym. Na tych listach pojawią się osoby zarówno te, które uczestniczyły w tych wydarzeniach i jesteśmy z tego dumni, że uczestniczyli i dzisiaj pokazując pewnego rodzaju słupki miast samorządów województwa łódzkiego, nie mamy się czego wstydzić. To pierwsza część pytania. Druga część, szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, że jestem grubo przekonany, patrząc od strony zachodniej, przeszedł walec polityczny, który zmiódł wielu dobrych gospodarzy miast poszczególnych naszego województwa. Bardzo dobrych gospodarzy. I ten walec polityczny w wielu przypadkach, cokolwiek by pod tym znaczkiem, który wygrał, było, to by według mnie uzyskało akceptację, bo wiele osób, pamiętajmy, głosowało na szyld, nie na ludzi, na hasła, nie na program, na to, że były to populistyczne w wielu, wielu kwestiach hasła i decyzje, a tutaj myślę, że dzisiaj przejedliśmy się już pewnymi rzeczami. Bełchatów jest tego stuprocentowym przykładem. Jak można przez 4 lata zapřepaścić dany ogromny kredyt zaufania? Wieczne kłótnie, wieczne dysputy, wieczne nieobecności i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj jest kwestia związana z tym, że to, co pani rektor mówi, największym kontrkandydatem dla mnie będzie pewnego rodzaju znaczek. I proszę zobaczyć, że dzisiaj za tym znaczkiem, wielokrotnie różnym znaczkiem, stawia się osoby niejednokrotnie kompletnie nieznane. Czy to kandydat na radnej, mamy takie przykłady w naszym mieście, czy na prezydenta, burmistrza, wójta i wygrywa znaczek. Tego się boję, o to apeluję do mieszkańców, oceniajmy po tym, co ktoś zrobił, jakie ma doświadczenie, skąd przychodzi i czy jest z wami. Czy możecie go złapać przy półce w sklepie i powiedzieć mu, że gdzieś tam jest problem na osiedlu, czy nie? Czy musicie jechać do innego miasta po to, żeby porozmawiać ze swoim wiceprezydentem? Uważam, że nas na to nie stać. Jeszcze raz podkreślam, walczymy o 5-letnią kadencję. Czy stojący nad przepaścią GKS będzie mógł liczyć na finansową pomoc większą niż do tej pory? Pokazaliśmy, że GKS był w różnych trudnych sytuacjach. Pamiętajmy o rozporządzeniu ministra skarbu, który w tamtym czasie prawie że kładł wszystkie organizacje sportowe na terenie naszego miasta, na terenie naszego kraju, które miały finansowanie przez spółki Skarbu Państwa. To były trudne decyzje, krytykowane przez wielu osób, ale udało się to zatrzymać i udało się GKS-owi zapewnić pewną stabilizację. No dzisiaj, szanowni Państwo, pomysłów jest całe mnóstwo. Największym pomysłem to jest załatwić kasę.
I ja jeszcze raz to podkreślam, to jest decyzja stricte polityczna. Albo ktoś kocha Bełchatów i chce to pieniądze dać dla GKS-u, albo mówi, że go Bełchatów nie interesuje i w tym momencie tych pieniędzy nie będzie. Są pomysły, ja mam pomysły, pokażę je w swojej kampanii na to, aby GKS-owi pomóc, ale tu musi być po pierwsze wola i ta współpraca, o którą jestem przekonany będzie w przyszłej kadencji pomiędzy miastem, powiatem i innymi gminami, bo tu jest pewien pomysł do wsparcia GKS-u Bełchatów, ale to już po wyborach. Jestem przekonany, że wspólnie z Państwem będziemy mogli pokazać, że warto pomóc, można pomóc, jeśli tylko są osoby, które chcą się zaangażować. I jeszcze raz podkreślam, osoby stąd, osoby, które cieszą się, kibicują i przychodzą na bardzo ważne wydarzenie, jakim jest zdobycie Mistrzostwa Polski przez Skrę Bełchatów, tak bardzo upragnionego po kilku latach. To są rzeczy ważne. To są rzeczy, które każdy mieszkaniec powinien obserwować i patrzeć, że władze miasta cieszą się ze zwycięstwa, ale także są przy porażce. Że cieszą się z jednej strony z sukcesów swoich młodych ludzi, ale także ich wspierają, a nie zabierają dotacji osobom, które akurat miały potknięcia, akurat miały sytuację zdrowotną inną, to trzeba zabrać. Mamy przykłady na sesjach, mamy przykłady ze skarg mieszkańców. No nie może być tak, szanowni państwo. Dzisiaj mieszkaniec Bełchatowa jest traktowany jak jest. W przyszłości będzie traktowany o wiele lepiej. Dziękujemy. Dziękuję państwu serdecznie, wszystkiego dobrego.